Także będą powoli dochodzić, proszę Państwa, jeszcze raz. Będą rozdmuchiwać, wracać, cofać się. Jak to się stało z tym samolotem? Kto zabił Lepera? No i tak dalej. Niesamowite, prawda? Niesamowite, prawda? Czasy. Rozbijanie rzeczywistości, czy może rozbijanie. To jest, mówiąc najkrócej, gra o kasę i gra o tron. Mówiąc takim znowu językiem dzisiaj bardzo publicystycznym, bardzo popularnym. To nie jest rozmowa na temat polepszenia, naprawy Rzeczpospolitej. To nie jest rozmowa na temat tego, jak poprawić kondycję społeczeństwa, jak co uczynić, żeby warunki życia w tym kraju były lepsze, żeby ludzie żyli godniej, żeby nie emigrowali z tego kraju. To są tematy wykluczone. Tu chodzi po prostu o grę, o kasę i o tron, a więc o wpływy, o władzę, o własne pozycje i pozycje swoich bliskich. I jest to gra bezpardonowa, jest to gra, która właściwie jest zarazem walką. Walką w takim najbardziej klasycznym duchu marksistowskim, czego dowodem jest to też bardzo słynne już w tej chwili słowo ostatnich dni, które zrobiło ogromne wrażenie, mianowicie zniszczyć. Zniszczyć media, które stanowią na pewien wyraz, można powiedzieć, sumienia publicznego, które próbuje przypomnieć właśnie politykom, jaka jest ich rola, gdzie jest ich miejsce, co oni powinni robić. Okazuje się, że takie media trzeba zniszczyć, czyli po prostu trzeba zabić to sumienie narodowe, które próbuje, czy sumienie społeczne, które próbuje jeszcze jakoś przemówić. No niestety te rozmowy wystawiają jak najgorszą opinię uczestnikom w nich biorącym udział, ale one wystawiają też, powiedziałbym szerzej, bardzo negatywną opinię pewnym klasom politycznym, które absolutnie nie powinny nigdy więcej mieć udziału w rządzeniu naszym państwem. No właśnie, no i też delikatnie mówiąc, no, ale to też trzeba dotknąć, no musimy to powiedzieć, bo pewno, że może o duży społecznym nie jest ładnie, jak na przykład duchowny ocenia duchownego, ale tutaj też no, szału nie było, prawda, jeśli chodzi o też język obecnego tam księdza. Tak, no niestety tak i właśnie no też chcę zwrócić uwagę, że to z jednej strony jest kwestia języka, ale to jest też kwestia myślenia, no, myślenia i też pewnego bezpośredniego zaangażowania zarówno w sferę decyzyjną. No przypomnę tylko, że ten człowiek obsadza na przykład dyrektorstwo Tauronu w Małopolsce, że ten człowiek jednocześnie no przez jakiś czas, kilka lat wcześniej był właśnie w Radzie Nadzorczej. To są sytuacje, które absolutnie nie licują z godnością kapłańską, przede wszystkim z misją kapłana. I tutaj no myślę, że warto zwrócić uwagę, to nie są szczegóły, ale to są elementy, które po prostu określają jego pozycję, w związku z czym no po prostu trzeba na to zwrócić koniecznie uwagę, dlatego że mówię, to nie są elementy jakieś uboczne, to są elementy, które określają tego człowieka i tutaj no przełożeni na pewno wyciągną wnioski z tego, tak, przełożeni wyciągną tak to wnioski, będzie. A nam pozostaje to po prostu towarzyszenie w modlitwie, bo w takich sytuacjach ono jest niezwykle ważne i niezwykle konieczne. A jeszcze pytam o jedno, księże profesorze, bo tam się dało takie coś wyczuć, że ci panowie, powiedzmy obecni tam, mieli świadomość, że mogą być nagrywani, że już tam były pewne próby, bo słyszy się tam w kuluarach, że jakaś tam była publikacja, że ktoś jakieś zdjęcia robił, że ktoś był już podłapany, a jednak z taką pewnością siebie, że jednak możemy tutaj śmiało po prostu rozmawiać, działać, bo jesteśmy tak jakby no pilnowani pod kloszem, jesteśmy albo no nietykalni. Myślę, że to było poczucie właśnie nietykalności, że to było absolutne poczucie nietykalności, no bo właściwie można powiedzieć, że w takich kategoriach ludzkich tym ludziom zdawało się, że dzierżą władzę absolutną i władzę po prostu wieczną wręcz. W takich kategoriach ich krótkiego myślenia, no bo zauważmy, przecież cała sfera zarządzania państwem była w ich rękach, cała sfera także biznesowo-gospodarcza była w ich rękach. Wydawało się, że tutaj no, opozycja jest zdławiona, jest zniszczona właśnie, a jeżeli nie jest jeszcze zniszczona, to może być w każdej chwili zniszczona, a więc tylko my i tutaj no, poczucie bezkarności, sądy przecież w ich rękach, Trybunał Konstytucyjny, jak się później okazało, także został przecież przejęty w sposób bardzo gwałtowny w roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych, kiedy
kiedy właśnie wydawało się, że być może nastąpi jednak jakaś katastrofa i ci ludzie stracą swoje wpływy, no to wtedy się pojawiła po prostu ostatnia deska ratunku, właśnie zająć, zdobyć Trybunał Konstytucyjny i zatrzymać właśnie tutaj pełnię władzy. Więc krótko mówiąc, po prostu było jakieś poczucie bezkarności, było poczucie stałości tej pozycji, którą ci ludzie osiągnęli, no i oczywiście było to poczucie bardzo iluzoryczne. No właśnie, krótki komentarz, ale jeden z pierwszych komentarzy do tego, co działo się właśnie w tej sławetnej, już nieistniejącej restauracji, udzielił nam tego ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, moralista. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, i to ostatni temat naszej audycji w tej części aktualności dnia. Zapraszamy po godzinie 16.15. Za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maria. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstań, dziec mocy, Boga syna. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstań, dziec Polsy, Boga wzywa. Halina Szymańska została nową szefową Kancelarii Prezydenta. Na tym stanowisku zastąpi Małgorzatę Sadurską. W Belwederze prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podziękował minister Małgorzacie Sadurskiej za dotychczasową pracę i życzył dalszego rozwoju oraz sukcesów. W ubiegły czwartek poinformowano, że Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk podał, że jest ona kandydatką do zarządu PZU. Urodzona w 1959 roku w Żarach, Halina Szymańska z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Dotychczas pełniła funkcję wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja Europejska w środę podejmie decyzję w sprawie wszczęcia procedury wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców. Poinformował o tym rzecznik komisji. Wcześniej Reuters podał, powołując się na źródła unijne, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier oraz Czech. Polski rząd i prezydent nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców. Podobne stanowiska mają też władze węgierskie i czeskie. Kraje te pomagają finansowo ofiarom konfliktów, ale są za rozwiązywaniem problemu w miejscu, gdzie powstał, a nie rozszerzaniu go na państwa Europy. Urzędnicy brukselscy brną dalej w błędne decyzje podjęte w 2015 roku. Mówi europoseł PiS-u Karol Karski. Decyzje Komisji Europejskiej podjęte są z naruszeniem traktatów. Unia Europejska nie ma prawa zajmowania się tą problematyką, to jest wprost określone w traktatach nią konstytuujących. Kilka państw zastrzeżyło to rozporządzenie, zwłaszcza podstawą przymusowej relokacji migrantów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Komisja Europejska, choć w formalnej wolności, powinna wyczekać na rozstrzygnięcie Trybunału. No to też to jest to ciało polityczne, niefachowe, uwikłane w różnego rodzaju zależności. Tymi działaniami angażuje się po prostu w niemieckie wybory, które wkrótce do Bundestagu mają się odbywać. Rząd polski powinien konsekwentnie odmawiać przyjmowania migrantów. Tymczasem prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w 2019 roku przy wyborach parlamentarnych w referendum Polacy odpowiedzieliby na pytanie, czy zgadzają się na taką przymusową relokację, czy nie. Plebiscytu w tej sprawie chce m.in. partia Kukiz 15. Ugrupowanie zebrało już ponad 400 tysięcy podpisów o rozpisanie referendum. Lider partii Paweł Kukiz podkreślił dziś, że głosowanie w sprawie uchodźców powinno odbyć się jak najszybciej. Stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie migrantów jest spójne. Mówimy jednym głosem i jest to głos rozsądny.
porządku, powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych V4 w Warszawie. Politycy rozmawiali m.in. na temat współpracy na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej, mówili też o bezpieczeństwie wewnętrznym. Obecna polityka migracyjna Unii Europejskiej i program relokacji uchodźców nie przynoszą skutków, ale przeciągają kolejną falę emigracji do Europy, podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Nasze stanowisko jest spójne, jest jednolite. Uważamy, że metody relokacji przyciągają kolejne fale emigracji do Europy, że są nieskuteczne. I przedstawiliśmy także wspólną deklarację, wspólne przedsięwzięcie. Otóż uważamy, że sprawę relokacji powinna omówić i decyzję w tej sprawie powinna podjąć Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. W związku z tym uzgodniliśmy wspólne tekst, jaki przedłożymy my, ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, szefom rządów. Polityka bezpieczeństwa to polityka krajowa, a nie europejska, podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Dodał też, że wszystkie decyzje w tej sprawie muszą być podejmowane jednomyślnie i nie może o nich decydować większość. Ataki na Radio Maryja, a także na mnie odbywają się falami, ale w bardzo podobny sposób, mówił naszemu dziennikowi dyrektor katolickiej rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. To jest zawsze manipulowanie, tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości, jaka jest w Radiu Maryja, Telewizji Trwam czy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, wyjaśnił. Dyrektor Radia Maryja na łamach gazety skomentował w ten sposób m.in. oskarżenia Faktum. Tabloid zarzucił ojcowi Tadeuszowi Rydzykowi wpływ na obsadę części stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i kierowanie do nich swoich ludzi. Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się też dziś do sprawy na antenie Radia Maryja. Zwrócił uwagę na autorów informacji, które na jego temat pojawiają się w prasie. W jednej gazecie napisali, przysłał mi pan Andrzej Jaworski ten artykuł. Przysłał, bo ja tego nie biorę do ręki, to jest taki tabloid niemiecki. I kto? Człowiek, który pracował w naszym dzienniku. Ale nie było mu po drodze ideowo i pieniężnie nie było mu po drodze. To wiedziałem, bo został, nie wiem, czy sam odszedł, czy był zwolniony. I patrzę, raz napisał, raz, drugi raz napisał. Pamiętam, inny też dziennikarz był u nas, przyszedł kiedyś do mnie, taki patriotyczny, ale ja uwierzyłem w to, katolik, idzie do kościoła. A później pisał, nie wiem, co później następny absolwent, taki miły, wszystko razem. A później w gazecie wyborczej pisze specjalista od mojej osobowości. Więcej na ten temat na www.radiomaryja.pl. Około 1000 osób protestujących w centrum Moskwy przeciwko korupcji w Rosji ruszyło w kierunku Kremla, poinformowali świadkowie, na których powołuje się Reuters. Według nich policja zatrzymuje demonstrantów na placu Puszkina. Siły bezpieczeństwa przez megafony nakazują protestującym, aby się rozeszli. Przed manifestacją zatrzymany został jej organizator, jeden z liderów opozycji w Rosji, Aleksiej Nawalny. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie w archidiecezji przemyskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Orędzie Pani Fatimskiej w wykonaniu dzieci z ochronki świętego Józefa w Haczowie. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat kult Matki Bożej Bolesnej w parafii w Haczowie. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Nabywaniec, wykładowca na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, ksiądz dr Zbigniew Głowacki, doktor prawa kanonicznego, ksiądz prałat Kazimierz Kaczor, emerytowany proboszcz parafii Haczów i ksiądz Adam Zaręba, proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie.
Całą rodzinę Radia Maria serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maria odbędą się 19 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. 26 czerwca w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Czernikowie. 31 lipca w Sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym. W popołudniowej setki godzin korzystamy już z domu trzeciego i nie na górze Tabor. Tabor zdarzył się dlatego, by uczniowie mieli siłę przejść przez inną górę, Golgotę. By umieli wrócić do tego, którego opuścili w najtrudniejszym momencie. By przypomnieli sobie, kim jest Bogiem mocy i miłości. Tabor oświetla ciemność Golgoty. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tylko to jest gra. Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, to dzisiaj ma miejsce gra, to jak teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Thank you.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modlił się Wojtek z parafii z Sienicy Różanej. Szczęść Boże na cały dzień. Bóg zapłać mojego grzechu z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Znikają wszystkie światła. Ta kurwa będzie teraz tutaj nadawała, no? Zostaje jedno jedyne światło, które nigdy nie zgaśnie. Kawałek chleba, który jako jedyny tak naprawdę daje życie, podtrzymuje nadzieję, rozprasza ciemność, przywraca Kościołowi blask. Eucharystia to przedziwna obecność Chrystusa w naszej czasem szarej, trudnej codzienności. Protest przeciwko kaplicy, no ten Szymko.